Здравствуйте, товарищи. Сегодня сталкиваются с мощными мутантами, радиацией и жестокими бандитами. Tak jest. Hej, cześć, cioneczkom wszystkim z tej strony, jak zwykle, Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie, prawdziwie w kolejnym epickim odcinku serii Zagrajmy w Stalker ze Frypeci. No i co? Ciemność widzę. Widzę ciemność. O, tak jakby troszkę lepiej. Podchodzę sobie coraz bliżej do fabryki Jupiter. Z tego co pamiętacie, na tym materiale chciałbym dogłębnie zbadać cały ten obszar przedpola, który ostatnio jako tako po łebkach już zwiedziłem. Ponadto chciałbym wejść na teren tego placu, zbadać ten budynek. Nie wiem, czy tutaj będzie wejście do głównego kompleksu fabrycznego Jupiter, czy te bramy będą pozamykane, ale coś tak... Intuicja prosiacznika podpowiada mi, że główne wejście będzie się znajdowało od frontu. W związku z czym to prawdopodobnie będzie jednak zamknięte. Co to jest? A czyli to anomalia była? Chodziłem ostatnio, nawet nie wiedziałem po czym. Potem, jak już się troszeczkę rozjaśni, chciałbym się wrócić do Janowa, zahaczając o kilka miejscówek, o ten trójkącik, gdyż jeden z was, z moich kochanych widzów, napisał mi, że tutaj jest coś naprawdę fajnego. Prawdopodobnie będzie to amunicja do mojego granatnika, której z tego co wiecie obecnie nie posiadam, bo się z niej wystrzelałem. Kolejny schowek z taką amunicją rzekomo znajduje się gdzieś tutaj. I tutaj mam jeszcze te dwa schowki, więc może też o nie zahaczę. Zobaczymy, czas pokaże. Na razie jeszcze do końca pewien nie jestem. Oczywiście wielokrotnie wam już mówiłem, żebyście mi nie pisali o tych miejscówkach, które będą mnie czekały w przyszłości. No ale to akurat były rady od moich widzów odnośnie tego, co już ominąłem. W związku z czym, no, gdyby nie ta rada, to bym tam raczej nie wrócił. Zresztą piszecie mi, że strasznie dużo rzeczy omijam. Nie wiem, czy faktycznie tak jest. Podobno na terenie wioski Kopaczy ominąłem jakiś super, hiper, duper karabin maszynowy. Też nie wiem, czy to jest prawda, no ale... Ha. Dobra, powiedzmy, że zacznę chodzić z tym. To będzie takie lepsze do walki w zwarciu, a takiej walki tutaj się mogę w okolicy spodziewać. Te bramy chyba są zamknięte, z tego co widzę. Niestety wnętrze budynku również będzie dla mnie niedostępne. Radioaktywność? W Czernobylu? Co to są za dziwne rzeczy? No tego bym się nie spodziewał. A, jednak coś jest otwarte. Ha. Coś mi mocznik podpowiada. Gin, przepadnij, proszaku świniaku! Zwykła świnia mnie wystraszyła, no znowu. O Boziu. Szarżuję. Dobra, ta brama również jest zamknięta. Pozostaje pytanie, czy można się po dachu tego budynku tam przekraść, czy może jednak nie tędy droga. Tak, to jest ewidentnie zamknięte. Jeszcze zobaczę ten plac, potem wrócę do samego budynku. Jeżeli chodzi o szeroko pojęte ciekawostki, ostatnio wam opowiadałem już o tych eksplozjach, do których doszło na terenie reaktora numer 4, a raczej w jego wnętrzu. Jako pierwsi na miejsce katastrofy i pożaru, który wybuchł w tamtym obszarze, trafili oczywiście strażacy z pobliskiej przyzakładowej remizy strażackiej. Też wam już o tym wspominałem. Dlaczego tam wybuchł pożar? Nie jest to nic dziwnego w momencie, kiedy powietrze dostało się do wnętrza reaktora. To tak jak wam mówiłem, niektóre elementy reaktora były silnie łatwopalne, na przykład pręty grafitowe, w związku z czym w momencie, kiedy nie miały tlenu, było ok. W momencie, kiedy ten tlen nagle do nich dotarł, no to zaczęły się automatycznie palić. Strażaków było 30, żaden z nich nie przeżył, dlatego że nie mieli odpowiedniego wyekwipowania. Już wam o tym wspominałem, że to jest kuriozum Związku Radzieckiego, iż jednostka, która miała walczyć z ogniem na terenie, który... No, teoretycznie powinien być napromieniowany, no bo jeżeli by doszło do jakiejś awarii na obszarze elektrowni atomowej, no to czego się można spodziewać? No raczej promieniowania, prawda? Więc należałoby zakładać teoretycznie, że... Ho, 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 ho! No czuję się jak Święty Mikołaj na gwiazdkę. Chociaż nie, bo Święty Mikołaj to raczej rozdaje prezenty. Tylko tam jest jeszcze jakiś karabin. A, to ten, dobra. No to co, no na handel chyba pójdzie, nie? Bo z tego typu broni już nie korzystam, chociaż póki co mogę troszkę z niej postrzelać, czemu nie? Mam amunicję do niego, więc... whatever.
Jeszcze podniosłem jakiś dziwny granatnik, ale to jest chyba ten starszy podtyp granatnika, prawda? Tak, on jest do podczepiania pod tym karabinem, tylko musiałby na nim szynę zamontować jeszcze. I trzy pociski do tego granatnika. No w takim razie muszę to przemyśleć. Czy nie powrócić do takiej broni? Skoro mam aż trzy pociski do granatnika. Dobra, pierdyknę sobie kiełbaskę. Dziabnij, Stasiu, nie krępuj się. No i troszeczkę z tego postrzelamy. To jest co prawda broń kompletnie nieulepszona, ale co tam. Dla urozmaicenia gameplayu, czemu nie? Nie dość, że ci strażacy nie byli w żaden sposób wyekwipowani do tego, żeby zmierzyć się z promieniowaniem, to jeszcze w dodatku nie byli w tym zakresie w żaden sposób wyedukowani. Dlatego, że to byli zwykli ludzie z pola. No wiecie, taki typowy obywatel Związku Radzieckiego, prawda? No, wykształcenie jak najbardziej podstawowe, był to strażak, w związku z czym zdawał sobie z tego sprawę, że jeżeli przed nim jest ogień, to należy go zgasić wodą, tyle w temacie. Ale w kwestii promieniowania radioaktywnego ci ludzie nie wiedzieli kompletnie, totalnie nic. Oni nawet nie wiedzieli, na czym polega elektrownia atomowa. Na czym polega rozszczepianie atomów. W związku z czym nie zdawali sobie również z tego sprawy, jak potężnie ryzykują w momencie, kiedy tam się zapuszczają. Aha. No co ty, kocik, co ty mi to robisz? No. Mogę tu przejść, więc nie kłam. Zaraz. Czy ja mam coś na energetykę? Elektrykę? Nie bardzo. To chyba było to, prawda? Jop. Oczywiście. Wszystko normalne. Eta jasna, oczywista. Dobrze, to jest bezpośrednio. Muszę przejść przez anomalię, żeby tam dojść, co nie jest zbyt fajne. Nie przejdę tędy pod rurą, naprawdę nie przejdę tędy. God damn it. Żeby cię świniak zmaltretował. Niestety sobie nie zapisałem. Dobra, trudno, nie będę płakał. Ale kurde, kaczka, nie tak to miało wyglądać. Tak czy inaczej, ci ludzie w ogóle nie byli wyedukowani w tym zakresie, w związku z czym nie wiedzieli, na co się porywają, a porywali się tak naprawdę z siekierką na słońce. Coś w ten deseń, to był mniej więcej ten poziom. Dobra, na razie wezmę to. Szybko zgarnę ten schowek, który już przeszukałem na waszych oczach. Aha, ja jestem tutaj. Łobozicku, jezusicku. Wiecie co, zrobię szybkie cięcie i przywitam się z wami, jak będę już na tym etapie co ostatnio. No już jestem. Zagadkowa sytuacja, bo tym razem nie spotkałem owych świni, które ostatnio chciały mnie zachrumkolić na śmierć. Świniaki! Proszę! Proszę mnie atakuj! Uj! Maciora! Maciora, ty się ogarnij. No. No. To jest klatka schodowa. No, to jest klatka schodowa dla ludzi! A, co za świnia! Troszeczkę się ten świniak zreflektował na chwilę, tak sobie pomyślał. O grzechu, tak prawdę się to godosz, faktycznie nie moja klatka schodowa, może się cofnę. Ale potem znowu natarł. Zaraz, czekaj Janusz. To weź i to weź, tak cię proszę. Ja cię proszę, chłopie. No i zobaczymy, spróbujemy jeszcze raz. Będę kontynuował temat szeroko pojętych ciekawostek. Tak jak mówiłem, strażacy nie byli ani wyekwipowani, ani wyedukowani w tym zakresie. To znaczy w zakresie energetyki atomowej. Nie mieli pojęcia, z czym to jest związane. Tak więc działali stuprocentowo po omacku, a ich relacje były naprawdę zatrważające. Mianowicie, wszyscy poumierali, tak jak wam mówiłem, aczkolwiek zanim umarli, no to spisali jeszcze raporty. Raporty wydarzeń. Aha, czekajcie. Spróbujmy zrobić tak. No, dobra. Okej. Subcio. I to, co opisywali tamtej nocy, naprawdę było bardzo ciekawe. Mianowicie, no ci ludzie mieli okazję zobaczyć coś, czego nie widział żaden inny człowiek na świecie. Mianowicie reaktor atomowy, który jest tak naprawdę otwarty i funkcjonuje na oczach ludzkich. Bo, okej, reaktor został zniszczony, ale reakcja łańcuchowa rozszczepiania atomów uranu
nie została przerwana, bo nie miała przez co być przerwana, w związku z czym ona dalej następowała i to na oczach ludzkich, na oczach tych biednych strażaków. Dlatego ich relacje były nieprawdopodobnie niespotykane i wręcz zatrważające, krew w żyłach. Ludzie ci opisywali, iż cały reaktor wyglądał jak swego rodzaju nierealna bajkowa kraina. Dlaczego tak? Ano dlatego, że był to bardzo dziwny widok. Reaktor płonął, słup ognia, włącznie z rozświetlającymi niebo atomami uranu, które dalej się rozszczepiały, miał ponad kilometr wysokości, tak więc wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać. Był to oczywiście skrajnie śmiercionośny widok, ale musiał być bardzo ładny. I nadwymiar niespotykany wręcz. To rozświetlało noc. Przypominam wam, że przecież była to druga w nocy, w związku z czym reaktor rozświetlał sobą całuteńką okolicę. No i ba, powiem więcej. Nie tylko to była kwestia samego rozmiaru tego pożaru i świetlistej łuny, która biła od reaktora, ale jeszcze... Szlak, jak tam przejść? Może tędy? Ale jeszcze była to kwestia... No nie bardzo. Iść fajśliść, ja nie wiem, jak tu przejść. Jeszcze była to kwestia faktu, że ten ogień mienił się różnymi kolorami. Jak tęcza. Raz był bardzo mocno zielony, innym razem krwisto-czerwony, potem bardzo intensywnie żółty, następnie niebieski, bez przerwy zmieniał barwy. Ludzie nie wiedzieli, czym to było spowodowane, ale wyglądało to niesamowicie. Dor. Okej. Coś podniosłem, ale nie wiem co. Gra postanowiła mnie nie informować o tym. Narzędzia do precyzyjnej pracy. Porządny zestaw narzędzi wygląda tak, jakby doświadczony technik pieczołowicie skompletował go na własny użytek. Są stare, ale w dobrym stanie. Dobra, super. To się na pewno przyda. I tutaj jeszcze są takie dziwne drzwi, tak? Dobra. Tutaj już chyba nic mnie nie dziabnie. Dium! To ktoś ciekawie ten budynek zaprojektował, nie ma co. Teraz tu jest chyba drabinka, tak? No dobra. Czyli jestem z powrotem na placu. Super. Teraz tak i tak. No i idziemy w tym kierunku. Dlaczego ten ogień mienił się tęczowymi kolorami? Przechodził od skrajności do skrajności. Dawniej ludzie nie mieli pojęcia, czym to jest spowodowane, natomiast było to spowodowane tym, że te atomy uranu były emitowane do atmosfery i na dobrą sprawę one bez przerwy się rozszczepiały. Przecież ta reakcja łańcuchowa nie została zahamowana w żaden sposób, więc ludzie widzieli, jak te atomy się rozszczepiają bezpośrednio na ich oczach. Prawda? To było całkiem ciekawe, co by tutaj... Czekaj! Poczekaj, poczekaj, bo ja cię nie kocham. Więc stań. Zrozum. No, dobra. Powiedzmy, jakoś to wyszło. Tutaj są psy. Które mnie widzą. Fajny jest ten efekt świecących oczu. W szczególności byłoby to ciekawe, gdybym nie miał włączonego noktowizora. No, ale nie mogę go wyłączyć, no bo wiecie, co bym wtedy widział. No. Trochę taka kaszana, prawda? Może za niedługo go włączę, jak będzie czwarta, piąta nad ranem. Ale na razie jeszcze chodźmy z noktowizorem. No i kontynuując, ludzie po prostu widzieli, jak reakcja tego kaskadowego rozszczepiania atomów uranu postępuje na ich własnych oczach. Atomy uranu emanowały na zewnętrzny świat elektronami, w związku z czym te elektrony uderzały w oczy obserwatorów, no i troszeczkę niszczyły komórki tych oczu. Okej, to było dziwne. Nie wiem czemu gra zaczęła bardzo nieprzyjemnie ciąć, sami zresztą widzieliście. Czy coś tu jest? Co to jest? Świetne pytanie, zaraz tam przejdę. Tam ostatnio już nikogo nie było. Teraz znowu ktoś się tam zadomowił. Dziwne. No tak czy inaczej... komórki oczu obserwatorów tego zjawiska
były bombardowane elektronami, w związku z czym no to dawało taki, a nie inny efekt, że wydawało się tym ludziom, że ogień mieni się kolorami. Czy faktycznie się mienił, czy tylko im się wydawało, ciężko powiedzieć, ale fakt jest taki, że no z perspektywy człowieka tak to właśnie wyglądało. Tak więc widok musiał być żywcem jak nie z tej ziemi. Strażacy przedostali się na teren samego reaktora. Przyjaciel, okej. Ich relacje były takie, że wnętrze przypominało wnętrze budynku po nalocie bombowym. Tak naprawdę ciężko było rozróżnić jakiekolwiek instalacje, jakiekolwiek urządzenia, bo wszystko było w totalnych gruzach. W związku z czym no, wnętrze było potwornie zniszczone. Jeszcze się upewnię tutaj. Dobra. Das ist der friendly. Kompaire? Mai kompanero? Takie sprawy? Wszystko było po prostu w gruzach. No na początku ta ekipa strażaków nie bardzo wiedziała, za co się w ogóle zabrać. Gdzieś tutaj, w tym trójkącie tych dwóch dróg, musi się znajdować ten granatnik. Jest jakiś schowek, o którym pisaliście. Nie wiem, no będę szperał, chociaż nocą to tak średnio. Z widocznością. Nie wiem, tak strzelam, że gdzieś przy drzewie to musi być. No właśnie. No i dobrze, strzelałem. Oj, trafiłbym, jakbym tak strzelał. Co to było? Świetne pytanie. Kolejny karabin, raczej pistolet maszynowy. A to jest jeden z pistoletów z początku gry. Nie jest on najlepszy. Całkiem sporo amunicji do tej konkretnej broni. Ale nic z granatnikiem związanego tutaj nie widzę. Tak więc ktoś mnie troszeczkę pocisnął w bambuko. Chyba że jestem ślepy. Ale chyba nie jestem. Tak więc no niestety tutaj granatnika nie było. Trudno się mówi. Idziemy do Janowa. No i cóż, no strażacy zaczęli to gasić, przynajmniej usiłowali się zgasić płonący reaktor. Było to spisane na niepowodzenie, dlatego że to była zbyt wysoka temperatura. Tam znajdowała się uranowa magma, która miała, tak jak mówiłem, temperaturę kilku tysięcy stopni Celsjusza, w związku z czym wodą ludzie nie byli w stanie tego ugasić. To było nierealne, bo ta woda parowała zanim docierała do tej magmy, prawda? I zlewała się gdzieś po podłodze, wpadając w niższe elementy struktur samej elektrowni. Natomiast no, jest wiele sposobów na to, żeby taką magmę roztopioną uranową ugasić, ale na pewno nie zrobicie tego wodą. Można by było próbować to uczynić tak, jak ludzie to potem robili, o czym jeszcze będę mówił, czyli za pomocą piasku, żeby zadusić ten pożar. Można to było robić za pomocą ciekłego azotu, ale na pewno nie zwykłą, standardową wodą. Chyba w tej szoferce będzie jakaś znajdźka, tak mi się coś wydaje. Czemu ja wziąłem ten karabin, jak ja chciałem teraz nosić ten przez tą chwilę gameplayu? W związku z czym no nazbyt ciekawie nie było. A tutaj jednak coś będzie. O, ciekawe. Tylko gdzie? A, faktycznie. Ale to strzaili, skampili, no wiecie co. Dawaj tą gorzałkę! No, elegancko. Zobaczmy. Przede wszystkim było to jedzenie, zapasy różnego rodzaju medykamentów. Ha. No dobra, spoko. Powiedzmy, że się to przyda, chociaż raczej z tego nie korzystam. Na pewno nie zaszkodzi mi coś takiego posiadać, bo jest to dosyć lekkie, więc się raczej od tego nie przeciążę. Kolejnym takim soczystym zeznaniem, sprawozdaniem strażaków stałej akcji był fakt, iż bardzo ich zdziwiło to, że wszędzie walały się jakieś dziwne kawałki matowego metalu. Brali te kawałki do rąk, oglądali je, były one gorące.
No wtedy jeszcze nie zdawano sobie z tego sprawy, że te kawałki to był grafit i właśnie sam uran, który został wyrzucony przez eksplozję z wnętrza reaktora, w związku z czym przebywanie w pobliżu czegoś takiego było śmiercionośnie niebezpieczne, a branie czegoś takiego do rąk, no to już w ogóle chyba wypada pozostawić bez komentarza, no bo myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, jakie to było głupie. Strażacy nie mogli o tym wiedzieć, więc nie ma im się co dziwić, ale naprawdę było to skrajnie nierozważne. Co ciekawe, no starano się ten pożar ugasić, nie wychodziło to z oczywistych względów. Prosiaczku, pijaweczko, dupeczko. Oj, nieulepszone karabiny są naprawdę fatalne. Dobra. Tutaj jest jeszcze jeden schowek, zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. Natomiast nikt z zewnętrznego świata tak naprawdę nie dowiedział się o tym, co się stało w Czernobylu, w związku z czym no ciężko było... Wow! Serio? Tutaj faktycznie tego było dużo. Trzeba będzie troszeczkę powywalać, ale co chcę wywalić? Świetne pytanie. Wywalimy może to. To są chyba najtańsze karabiny, w związku z czym ich nie potrzebuję. Co jeszcze tutaj podniosłem? Amunicję. Bardzo dużo amunicji właśnie do tego konkretnego karabinu, który tak lubię i z którego standardowo korzystałem. Bardzo mnie to cieszy. Jest to soczyste znalezisko. To wywalę. O, ile waży? 98 kilo. Dobra. Mogę chodzić. Tu jest jeszcze amunicja. Muszę ją podnieść w 100%. To jest świetne ammo i na pewno mi się przyda. Tylko co jeszcze chcę wywalić? No, dobre pytanie, co ja chcę wywalić? No, co ja chcę wywalić? To chcę wywalić. Nie potrzebuję tego. Chociaż specjalnie ciężkie to nie było. Znowu to podniosłeś, tego nie chcę. No i pajdziom. Pojechali. Natomiast informacja do zewnętrznego świata o tym, co się wydarzyło w elektrowni, przepłynęła dokładnie o 5 rano. Wtedy to został wykonany telefon. Nie tnij gru! Nie tnij się! Jak mnie to wkurza! Ale nic na to nie poradzę. Dobra. Już powoli zaczyna się rozjaśniać. 4:30 to już jest taka pora, że no widzicie, że coś tam można dostrzec bez noktowizora, tak więc go wyłączę. O 5 nad ranem wykonano telefon w tak zwanej linii zaufania. Bezpośrednio na Kreml do towarzysza Gorbaczowa. Reakcja Gorbaczowa była praktycznie momentalna, natychmiastowa wręcz. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, że jeżeli byście oglądali jakieś programy dokumentalne albo naukowe na temat samego Czernobyla, większość takich programów jest tworzone przez Amerykanów. I oni strasznie oczerniają Związek Radziecki za to, że zbyt długo zwlekał z tym wszystkim, że wiecie, ta cała akcja ewakuacji Prypeci była zbyt późno, że na wszystko reagowano ze zbyt wielkim opóźnieniem. To jest bujda, to jest tak naprawdę propaganda Zachodu. To wszystko następowało bardzo, bardzo szybko, wręcz zatrważająco szybko i jestem pewien, że gdyby takie rzeczy działy się na terenie Stanów Zjednoczonych, to wcale nie toczyłyby się szybciej. A dlaczego tak jest, potem wam powiem. Dobra, chcę się pozbyć tego, z tego nie strzelam. Tego na pewno, z tego również nie prowadzę żadnego strzału. Pistoletu chcę się pozbyć, tych granatów byłam lepsze. Chlebków, bo one są mało kaloryczne. Flaszek, bo tyle to ja w życiu nie przepiję. Dwie zostawię dla ewentualnie dla tego, Kordiana. Tego się chcę pozbyć, co mi daje to drugie? Regeneracja zdrowia, powiedzmy, że to zostawię, natomiast jest tutaj jeszcze taki artefakt, który daje odzysk energii, to mnie jest kompletnie zbędne, dlatego że i tak nie mogę biegać w egzoszkielecie, więc pozbędę się obydwóch tych artefaktów. Co jeszcze? Troszkę takich granatów, zostawię sobie 5, no jest takie minimum. Co jeszcze? Mam bardzo dużo amunicji, strasznie mnie to cieszy i kupię jej jeszcze więcej, bo całkiem szybko się tutaj idzie wystrzelać. A jak akurat mam taką możliwość zakupu takiej amunicji, no to warto skorzystać. To za 2000, to za 22 tysiące, więc nie jest źle. No, chyba tyle.
Naraz, stary. To fajna okolica. Co ja teraz chciałbym zrobić? Z kim tutaj jeszcze nie gadałem? Muszę pogadać z myśliwym w sprawie Chimery. Kitajec, słuchaj mnie, leszczu. Cześć. Zdarowa, zdarowa. Chimera nie żyje. Dziękuję, dziękuję. Pomściłeś lisa. Może teraz spoczywać w pokoju. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. Jest jeszcze coś. Weź moją strzelbę. Dałeś mi coś o wiele ważniejszego. Odrobinę wyczekiwanego spokoju. Drapieżce otrzymałem. Dziwne. Dor. No ale dobra, spoko. Dobra, spoko. Jak zresztą przed chwilą powiedziałem. A idźże, stary, no z czym do ludzi, dzieciaczku. Ośmieszyłeś się w tym momencie. Ja się spodziewałem czegoś naprawdę fajnego, a tu takie gówno mi podarowałeś. Znaczy, no wiesz, no, dziękuję za gest, nie żebym tutaj kręcił łozorem na lewo i prawo, ale jednak kręcę, bo to nie jest najlepsza broń. Mam znacznie lepszą. Czy jeszcze coś chcę zrobić? Nie mam po co wracać do Skadowska, dlatego że mam naprawdę bardzo solidne zapasy amunicyjne. W szczególności do tego, jak to się nazywa? Do SWDM. Mam jeszcze ten granatnik. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Ten granatnik to ja sobie zostawię w skrzynce. Wiem, że tak się cofam, idę do przodu, niemniej jednak tak na bieżąco myślę, co ze sobą zrobić, w związku z czym nie dziwcie mi się. Tego się na razie pozbędę. Troszkę tych leków również, bo aż tyle to mi się ich nie przyda. Zrobimy tak. No i co? Chyba dobrze jest, nie? Tak mi się coś wydaje. Nie jest źle, mn. Jeszcze teraz chciałbym sobie pogadać z... Komu ja w ogóle te narzędzia miałem oddać? Putinowi? No, wyduś to z siebie. Putin, chodź tu! Ty kłaku, robaku, co tam, kolego? Majteczkowy potworze stworzy. Chodź tu, Putin. Co? Haj! Przyniosłem ci narzędzia. Te do precyzyjnej pracy. Super, jeszcze narzędzie do kalibracji i będę miał komplet. No, stary, no. Trochę za dużo ode mnie wymagasz chyba. Weź to napraw. No niestety gościu jeszcze nie jest mi w stanie zaoferować niczego ponad to, co już miałem w zakresie ulepszeń. Szkoda, bo na tym etapie gry no to już by wypadało, bo potem nie będę miał nawet możliwości się nacieszyć tymi ulepszeniami, no ale co ja tam wiem. Dobra. Wszystko wskazuje na to, że... Do zobaczenia. Udało mi się troszkę to wszystko ogarnąć. Co chciałbym zrobić teraz? Muszę pogadać z naszym przewodnikiem, ale to jeszcze nie w tym momencie. Wypadałoby również wrócić się do fabryki Jupiter. Myślę, że na początku zbadam całe okolice fabryki Jupiter, dopiero potem pogadam z tamtym frędzlem. Tak mi się coś zdaje, wiecie? Przejdę tutaj, pogadam jeszcze z naukowcami na jeden temat i tutaj postaram się poszukać tego schowka, o którym mi również pisaliście. Nie wiem, czy znajdę, czy nie. Czas pokaże. No, wreszcie mogę wrócić do mojego ulubionego karabinu. Tak więc tak. Powracając do tematów, o którym wam mówiłem. O 5 rano wykonano telefon w stronę Kremla, informując Gorbaczowa o tym, że na terenie elektrowni atomowej, jednej z elektrowni atomowych Związku Radzieckiego, doszło do katastrofy i doszło do pożaru. Nikt nie mówił o wybuchu. Dlatego też Gorbaczow o wybuchu nie wiedział. Zresztą sami pracownicy elektrowni o tym wybuchu nie wiedzieli, dlatego że, tak jak wam mówiłem, żadne liczniki nie pokazywały wzrostu dawki promieniowania emitowanej przez sam reaktor. Dlatego ludzie pozostawali w permanentnej niewiedzy. Strasznie gramitnie, nie wiem czemu. Potwornie. Siemano. Ale może to i lepiej, bo przez to, że gra mi zaczęła ciąć, to spojrzałem na stoper. Z tego co widzę, nagrywam mniej więcej te 30 minut, tak więc tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał jako tako wam się podobał. Widzimy się w kolejnych epickich odcinkach serii Zagrajmy w Stalker ze Frypeci. Hej, ludziska!